zimowe szlaki w Petersburgu, dzień trzeci. Nadal szukamy pomnika, w którym James Bond jeździł na dachu czołgu. Tutaj jest lew, z którym na pewno nie jeździł. Na razie jest tylko na mojej głowie. Warto jeszcze przy okazji, skoro jesteśmy w Petersburgu, wspomnieć o tym, że GoldenEye jest pierwszym Jamesem Bondem, który był kręcony rzeczywiście w Rosji, którego akcja i lokacje filmowe dzieją się w Rosji, a to dlatego, że w 1994 roku po upadku Żelaznej Kurtyny już w końcu można było tego dokonać, czyli zachodni filmowcy mogli swoje zgnite filmy kręcić w dawnym Związku Radzieckim, a natomiast można sobie przypomnieć, jak wyglądała sytuacja z Wiedniem, który musiał grać siłą rzeczy Bratysławy, ponieważ filmowcy no, nie mogli niestety pojechać za Żelazną Kurtynę, żeby swoje zgnite zachodnie filmy nagrywać, dlatego Wiedeń grał dużo biedniejsze miasto, o tym było już w filmowych szlakach wspomniane, więc zapraszam na stronę internetową i na Facebooka.